Dzisiaj robimy doświadczenie w serwisie. Mamy GTS-a 450, zasilacz 600 fila, tu wszystko prądy podłączone, tester, żeby wzbudzić zasilacz, żeby działał. A tutaj mamy Fujitsu, gdzie ma z karty Wi-Fi, mamy przejściówkę z PC Express do tego Razera zewnętrznego. No i dysk z jakimś tam Linuxem Ubuntu, żeby, bo tu żadnych dysków twardych nie mamy. Będziemy sprawdzali, czy to zadziała. No i włączam prąd. Dobrze, testery zapiszczały. Teraz podłączam, tu nie ma żadnego, żeby nie było, tu nie ma żadnego monitora podłączonego, niczego. Monitor jest podłączony do karty grafiki. Teraz włączam prąd od Fujitsu, który domyślnie nie miał przewidzianej karty na PC Express. Czyta system. Tak, miga, czyta system z dysku, kręci się. Co, patrzymy na monitor, czy zobaczymy jakieś napisy. Proszę bardzo, Linux Ubuntu. Klikam Ctrl-C, aborted na klawiaturze. Rozpisuje mi się Linux. Naprawdę pierwszy strzał, nawet nie wiem, czy się w ogóle zadziała. Ale karta wyświetla. Ładuje się nam Linux. Na laptopie by to samo wyszło. Może pod laptopa podłączyć taką grafikę. O, wyłączyło się. Pewnie sterownik nie obsługuje. Więc trzeba by wgrać system najpierw ręcznie, a potem jako dwie karty to użyć. Bo po prostu przestało teraz działać. Ale no, działa. Proszę tutaj, żeby nie było. Jeden kabelek do monitora. Tutaj nic, w ogóle przejściówka, bo przecież nie miałem tutaj monitor, żeby BIOSa ustawić na auto. DisplayPorty, wszystko puste. Wszystko leci z karty PC Express X1. No pewnie nie 16A1 idzie, pewnie będzie wolno chodziło, no ale ciekawe, czy by się dało na takim Fujitsu teraz terminalu pograć.